Posłuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę cynogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. To jest krótsza wersja dzisiejszej Ewangelii. Można jeszcze czytać ją dalej, ale chciałbym, abyśmy zatrzymali się właśnie przy Symeonie, tym ciekawym człowieku, który jest świadkiem ofiarowania Jezusa w świątyni. Starzec Symeon, jak usłyszeliśmy, był bardzo mocno związany z Duchem Świętym, choć jest przecież jakby postacią ze Starego Testamentu, to jednak dowiadujemy się, że Duch Święty spoczywał na nim, jemu Duch Święty objawił i wreszcie pod natchnieniem Ducha Świętego w dobrym momencie przyszedł do świątyni. Duch Święty, który jest także w każdym z nas, od sakramentu Chrztu Świętego, przez sakrament bierzmowania, zostaliśmy obdarowani Duchem Świętym. Nawet nie musimy go przyzywać. Może warto go tylko w sobie uruchomić, otworzyć się na działanie Ducha Świętego każdego dnia rano, prosząc, aby Duch Święty dał nam światło wiary, abyśmy szli za Jego natchnieniami. Tak jak to zrobił Symeon, który choć był człowiekiem w podeszłym wieku, a z wiekiem traci się wzrok i coraz trudniej zobaczyć rzeczy, które są blisko, to jednak ów Symeon okazał się tym, który miał najlepszy wzrok, bo tylko on, jak również Maryja i Józef, był w stanie zobaczyć w tym przyniesionym do świątyni dzieciątku Boga Zbawcę. Zobaczył, że Bóg zbawia swój świat przez przyjście na świat Syna Bożego. Miał spojrzenie, które przenika to, co widoczne na pierwszy rzut oka. Miał spojrzenie wiary. Miał w sobie światło, dzięki któremu mógł rozpoznać Zbawiciela. Tak jak wcześniej pasterze, mędrcy, tak dzisiaj Symeon jest tym, przed którym Bóg się objawia i który to objawienie przyjmuje. Zaczyna wierzyć w Jezusa. I to jest zaproszenie dla każdego z nas, abyśmy mieli w sobie światło wiary, ciągle tę wiarę w sobie ożywiali, abyśmy widzieli rzeczywistość tak, jak na nią patrzy Bóg, abyśmy wierzyli, dostrzegali Boga bliskiego, Boga, którego można do siebie przytulić, tak jak wziął w objęcia Jezusa Symeon. Być z Nim blisko. Bóg stał się człowiekiem, abyśmy mogli Go przytulić, abyśmy byli blisko z Nim każdego dnia. Jest z nami w Eucharystii. Przeżywając mszę świętą, przyjmując komunię świętą, możemy przytulić do siebie Boga. Kościół każdego dnia przed spoczynkiem zaprasza nas, abyśmy modlili się wraz z Symeonem. To kantyk Symeona, który
osoby konsekrowane, świętujące dzisiaj, czy także kapłani, odmawiają jako ostatnią modlitwę w ciągu dnia. Chcemy razem z Symeonem każdego dnia u schyłku całego mijającego czasu powiedzieć: pozwól odejść w pokoju słudze Twojemu, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Tak jak rano otwieramy się na działanie Ducha Świętego, tak każdego dnia wieczorem możemy z wdzięcznością odkryć, że dzięki wierze każdy czas, każde nasze dzisiaj jest szczególnym miejscem działania Pana Boga. Możemy zobaczyć to, jeśli będzie w nas spojrzenie wiary, jeśli otworzymy się na światło, które w każdym dzisiaj przynosi nam Jezus.